Szanowni Państwo, jestem wzruszony i wdzięczny za tą nagrodę, którą widzowie telewizji Republika przyznali narodu ukraińskiemu. Jestem dumny, że jestem właśnie ambasadorem narodu ukraińskiego w Polsce, zaprzyjaźnionej nam Polsce. Jestem dumny narodu, który walczy z najokrutniejszą agresją, którą widzieliśmy w ostatnich latach, a może nawet i stuleciu. W ostatnich kilku miesiącach wszyscy przeżywamy to, co się wydarzyło w Ukrainie po agresji rosyjskiej. Przeżywamy i wszyscy razem walczymy o to, żeby zwycięstwo nastąpiło jak najszybciej. Ale chcę tutaj przywołać to, co pan prezes powiedział już, historię telewizji Republika. Tak naprawdę tych 9 lat telewizji Republika było związane też z historią Ukrainy. Bo reporterzy telewizji Republika byli na Majdanie, bardzo dobrze to pamiętam. I potem jak przyjechałem do Polski, oni też byli i w Polsce i relacjonowali, co się dzieje w Ukrainie. To był trudny okres. Okres stanowienia się państwa ukraińskiego, które zbliżało się z Europą. Ale z Europą po tym, jak naród ukraiński zadecydował o tym, że chce być w Europie na Majdanie i ginął o wolny świat, ginął o swój wybór cywilizacyjny. Ale widać, że Rosji to się nie spodobało i zaatakowała nas. Zaatakowała brutalnie i bestialsko. Ale dzięki narodu ukraińskiemu, dzięki prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, dzięki siłom zbrojnym Ukrainy, to się nie udało Rosji. Nie udało się przejąć Kijów, zająć Kijów, nie udało się złamać naród ukraiński i nie udało się zmienić tok historii. Bo ta walka i droga ku wolności trwa i jestem przekonany, skończy się zwycięstwem. Ale to zwycięstwo nie będzie, nie byłoby tak bliskie, jeżeli by nie było przyjaciół i partnerów i aliantów. I właśnie takimi partnerami naszymi w walce z Rosją jest Polska i jest telewizja Republika. Jesteśmy wam za to bardzo wdzięczni, bo będziemy walczyć do końca. Bo to, co powiedział pan prezes, zwyciężyliśmy już, wygraliśmy bitwę o Kijów, to tak. Ale mamy wygrać bitwę o Ukrainę, o Donbas i o Krym. I to zrobimy. Będziemy walczyć do końca, żeby sprawiedliwość i prawda była najwyższą ceną, którą mamy osiągnąć. I to, co Rosja, do czego Rosja doprowadziła w ostatnich dziesięcioleciach, albo nawet stuleciu, a w wypadku Polski i kilku stuleciach, doprowadziła do podziałów, do okupacji, do rozdziału, to musi
zostać w historii. Musimy wszyscy razem walczyć o to, żeby Rosja nigdy już nie była, nie straszyła ani Ukrainy, ani Polski i nigdy nie była zagrożeniem dla swoich sąsiadów i Europy. Jeszcze raz dziękuję za tą nagrodę i daję słowo, że jako reprezentant narodu ukraińskiego będziemy walczyć o to, żeby razem obchodzić zwycięstwo nad Rosją.